Jak co roku mamy bardzo dużo atrakcji. Zaczęliśmy od występu Oliwii Spychel, która współpracuje z panem Zdzisławem Marczukiem, jak bardzo często uczestniczy w różnego rodzaju festiwalach piosenek ludowych. Zagrała ona hymny Wośpu na skrzypcach. Teraz właśnie trwa koncert zespołu przygotowywanego przez dyrektora Szkoły Muzycznej w Białej Podlaskiej, pana Waldemara Robaka. Big Biała Band występuje dzisiaj dla nas. Później będziemy mieć okazję popatrzeć na występy zawodniczek w Stowarzyszeniu Gimnastyki Artystycznej Biała Podlaska. Będą tańczyć nasi uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach pani Magdaleny Konkol, grupa Kids Team oraz grupa przygotowana przez panią Annę Ostaszewską, dzieci z klasy 2A. Będziemy mieć też możliwość uczestniczenia w warsztatach kuglarskich, które poprowadzą członkowie grupy Antidotum. Mamy słodkości, całą masę słodkości, przygotowane przez naszą zaprzyjaźnioną szkołę, zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Dziękujemy panu dyrektorowi i pani dyrektor, że zechcieli się włączyć oraz wszystkim uczniom i nauczycielom. Mamy również wiele pyszności, przekąsek regionalnych i nie tylko, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Mamy dmuchańce, mamy możliwość zmierzenia sobie poziomu cukru oraz ciśnienia, także dla wszystkich coś znajdziemy. I dla dzieci, do zabawy, coś dla zdrowia, coś dla ducha, coś dla serca. A oczywiście o 18 mamy licytację, a godzina 19.30 Światełko do nieba w wykonaniu grupy Antidotum. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Druga akcja Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast w Leśnej Podlaskiej po raz piąty w tym roku spotykamy się i od 5 lat organizujemy akcję Świątecznej Pomocy, która jest, cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko. Są zaproszeni goście co roku, zespoły dziecięce, zespoły taneczne, tak jak dzisiaj tutaj obserwujemy cały czas, bo jeszcze akcja cały czas, święto trwa. Dlatego też przyjeżdżają mieszkańcy również z całego, można powiedzieć, powiatu, bo z różnych miejsc. Jest to okazja do tego, żeby spotkać się tutaj w tym miejscu hali sportowej w Leśnej Podlaskiej i zagrać w orkiestrze na rzecz potrzebującym. Jak wiemy, potrzebujących jest naprawdę bardzo dużo. Po COVID-19 zostało bardzo dużo powikłań, na które dzisiaj zbieramy te pieniądze, na choroby płuc, dla potrzebujących, abyśmy mogli chociaż jedną cegiełkę włożyć do tego, że uratujemy czyjeś zdrowie i życie. Bardzo się cieszymy, że możemy to realizować przedsięwzięcie i myślę, że zapraszamy też na przyszły rok, jeżeli zdrowie nam pozwoli, to na pewno się w tym miejscu spotkamy. Na dzisiejsze spotkanie zorganizowane głównie przez szkołę w Leśnej Podlaskiej, natomiast duży udział jest szkoły rolniczej, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy, które się bardzo włączają do tej akcji. Do licytacji też mieszkańcy naszej gminy dali różne przedmioty, gadżety, vouchery.
które będziemy teraz licytować i te pieniądze też zostaną przekazane na tą akcję. Koła gospodyń wiejskich, słodkie wypieki również przekazują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja tutaj jestem w stroju, ja jestem w podwójnej roli jako przewodnicząca Rady Gminy, ale też członek Stowarzyszenia Otwarta Wieś w Burdziówce Starej, ale też jako pielęgniarka, jaka służba medyczna, które już też po raz piąty tutaj w Leśnej Podlaskiej organizujemy stoisko, które się naprawdę cieszy dużym zainteresowaniem. Bardzo często mieszkańcy pytają nawet wcześniej, czy będzie pomiar cukru, czy będziemy mierzyć ciśnienie. Dzisiaj mierzyliśmy również saturację, która jest bardzo ważna przy chorobach płuc, a choroby płuc dzisiaj są naszym takim głównym oczkiem w głowie, bo na to zbieramy pieniądze. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w tej orkiestrze i zapraszamy na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dobro zawsze wraca. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam dwóch. Podobno ptaki wpadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.